Tego twórcę możesz wesprzeć poprzez Patronite. Pieprze Turków, kocham Pruszku! W poprzednim materiale opowiadałem o Henryku Niewiadomskim. Jego droga na gangsterskie szczyty była bardziej oczywista. Przedsiębiorczy dzieciak z ubogiej rodziny na warszawskiej Pradze. Zupełnie inaczej niż u Andrzeja Banasika, później Andrzeja Zielińskiego, którego większość z Was będzie znała pod gangsterskim pseudonimem Słowik. Tylko to, że przebyli zupełnie inną drogę, nie usprawiedliwia nikogo. Postać Słowika jest niezwykle fascynująca. Niewielu przestępców może o sobie powiedzieć, że byli najbardziej poszukiwanymi ludźmi w kraju. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Chciałem Was również zachęcić do polubienia facebookowego profilu True Crime Poland, dzięki czemu będziecie zawsze mogli być na bieżąco z polskimi true crime'owymi podcasterami i youtuberami. A tymczasem zapraszam Was na historię pruszkowskiego bossa Słowika. Andrzej Banasik, późniejszy Słowik, urodził się 16 maja 1960 roku w dzisiejszym Stargardzie, ówcześnie Stargardzie Szczecińskim. Tak jak wspomniałem na samym początku, jego dzieciństwo zupełnie nie zwiastowało drogi, którą po latach będzie kroczył. Urodził się w zupełnie przeciętnym domu, ani bogatym, ani biednym. Była jedna rzecz, która wyróżniała go wśród rówieśników. To był sport. Osiągał najlepsze wyniki w szkole, trenował ciężko i marzył o sportowych sukcesach. Sportowy talent zjednywał mu także przyjaciół. Jak sam wspomina, dzieci miejscowych prominentów same zabiegały o jego towarzystwo. Czasami jedno wydarzenie ma ogromny wpływ na nasze życie. Tak samo było w przypadku Andrzeja Banasika i pewnej sobotniej nocy. Kiedy to bawił się z grupą znajomych na jednej z dyskotek. Wtedy padł pomysł, aby pojechać do oddalonego 30 km Szczecina w celu kontynuowania wieczoru. Tylko Słowik był trzeźwy, więc mimo słabych umiejętności oraz braku uprawnień do prowadzenia pojazdu podjął się zadania. Do malucha wsiadł więcej osób niż to było przewidziane. Na drodze zdarzył się wypadek. Fiat 126P wyleciał z drogi i przekoziołkował. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a młodzież oddaliła się z miejsca zdarzenia. Jednak cała sprawa miała swój ciąg dalszy. Miesiąc później, o godzinie 6 rano, 18-letni Andrzej Banasik został wyprowadzony z domu w kajdankach. Okazało się, że nie tylko spowodował wypadek, ale również to, że maluch był kradziony, o czym Słowik nie wiedział. Jako że w zdarzeniu udział brały dzieci z dobrych domów, których rodzice zajmowali wysokie stanowiska, łatwo można wywnioskować, co się stało. Nikogo nie obchodziły zeznania Banasika, nie dostał obrońcy z urzędu. Wyrok? 1,5 roku pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. To był rok 1978. Na podstawie opinii biegłych więziennych, 18-latek bez żadnej przeszłości kryminalnej zostaje wysłany do najcięższego więzienia dla osób młodych w Polsce, do Mielęcina. Warto zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach w naszym kraju resocjalizacja jest na bardzo niskim poziomie, a w czasach głębokiego PRL to w zasadzie nikt się nad tym nie zastanawiał. Same warunki również pozostawiały bardzo wiele do życzenia. Żeby zrozumieć, jak wyglądała wtedy więzienna rzeczywistość, powiem, że transport z aresztu do zakładu w Mielęcinie odbył się w wagonie bydlęcym. Jako prowiant skazani dostali suchy chleb, słoninę i sól. Zaraz po przyjeździe, już na placu, więźniowie zostali spałowani. To tak zwane przywitanie. Pokaz siły służący podporządkowaniu nowo przybyłych więźniów. Krótko po przybyciu wyskoczył przez okno celi na skutek ataku innych osadzonych, którzy współpracowali ze służbą więzienną i dokładając do tego samo okaleczenie trafił do szpitala. Po powrocie został już umieszczony w normalnej celi, nie celi festów, jak nazywane są takie osoby w gwarze skazanych. Słowik regularnie buntował się przeciw zasadom i regułom panującym w zakładzie karnym, za co regularnie był zsyłany do izolatki. Podczas jednego z takich pobytów, w zimie, kiedy nie miał koca, napisał na ścianie: tu umarł Andrzej, narodził się Słowik. Resocjalizacja pełną gębą. Po 2 latach Banasik opuszcza miejsce odosobnienia. Oprócz wyroku 1,5 roku odsiedzieć musiał również grzywnę, na pokrycie której nie było stać jego rodziców. A jako że był grypsujący, jego prośbą o możliwość pracy w zakładzie było odrzucane. Kiedy wyszedł z więzienia, nie wiedział, co ze sobą zrobić. Nie miał nic. Rodzina nie chciała mu specjalnie pomóc. Czuł się napiętnowany, więc zaczął popełniać kolejne przestępstwa. Kradzieże, włamania. Jednak nie trwało to długo, bo wolnością Słowik cieszył się 58 dni. Tyle dzieliło go od wyjścia do kolejnej wpadki.
Tym razem otrzymał wyrok 4 lat pozbawienia wolności. W momencie zatrzymania 21-letni mężczyzna, z którego perelowski kryminał zrobił przestępcę, stracił bezpowrotnie młodość. Absolutnie nie próbuję tłumaczyć jego późniejszych wyborów, jednak wszystko na świecie ma skutek i przyczynę. W więzieniu w Czernem pięściami wyrabia sobie szacunek, okładając najbardziej zatwardziałych przestępców. Później, jako jedyna osoba w historii tego zakładu, zbiegnie z niego. Wysportowany młody chłopak zdołał przeskoczyć mur i biegł po lesie przez wiele godzin. Dopiero gdy zaczęło świtać, zatrzymał się. Wtedy okazało się, że jest w odległości około 20 metrów od zakładu, z którego zbiegł. Jak się okazało jednak, dzięki temu zgubił grupę pościgową, która prowadziła swoje działania w znacznej odległości od więzienia. Ukrywanie się w stanie wojennym było trudne, ze względu na duże zagęszczenie policji oraz innych oddziałów szybkiego reagowania. Właśnie taki oddział ochotników postanowił wylegitymować młodzieńca. Ten oczywiście rzucił się do ucieczki i nawet dobrze mu szło, ostatecznie jednak został złapany. Na początku nie przyznawał się do prawdziwych danych. W końcu po odciskach palców ustalono, że jest to Słowik, poszukiwany listem gończym zbiegł z więzienia. Do Czernego wrócił miesiąc po aresztowaniu, odwieziony przez specjalny oddział milicji obywatelskiej. Po powrocie do zakładu karnego trafia na pół roku do izolatki. Po wyjściu z niej udaje mu się rozpocząć edukację w kierunku fryzjerstwa, dzięki czemu służba więzienna daje mu spokój. Tym razem sam wychowawca zaproponował mu, aby złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie. Tak się stało, został zwolniony warunkowo. Jego wniosek został poparty właśnie przez owego pracownika więziennego i dzięki temu mógł cieszyć się wolnością. Oczywiście to nie był już człowiek, który poszukałby pracy i chciał zacząć uczciwe, stabilne życie. Zajął się okradaniem podwarszawskich magazynów. W szopach i stodołach przedsiębiorczy ludzie trzymali towar, bez alarmu, ochrony, o monitoringu nikt wtedy jeszcze nie słyszał. Słowik w więzieniu poza fryzjerstwem nauczył się otwierać wszelkie maści zamki i z tego korzystał znacznie bardziej ochoczo niż z umiejętności stylizowania fryzur. Tym razem na wolności był 59 dni, więc udało mu się pobić poprzedni rekord o jeden dzień. Został skazany za czyn, którego nie popełnił, za włamanie do domu, do którego nigdy się nie włamał. Najzwyczajniej służby wiedziały o jego innych czynach i postanowiły, że wsadzą go do więzienia, tym razem na 6 lat. Ogólnie od pierwszej odsiadki do ukończenia około 30 roku życia Słowik na wolności spędził niecały rok. Podczas jednej z odsiadek, w zamian za łapówkę dla wychowawcy, otrzymuje przepustkę pod pretekstem śmierci matki, której w normalnych warunkach absolutnie by nie otrzymał, i z której oczywiście już nie wraca. W ciągu tych 5 dni na wolności zarobiłem tak dużą ilość pieniędzy, że mógłbym skutecznie ukrywać się w nieskończoność. Choć na początku planował wrócić, ostatecznie tego nie zrobił, po raz kolejny stając się zbiegiem. 18 października 1993 rok. Tego dnia dzieje się absolutne kuriozum, bo właśnie na ten dzień datowany jest dokument poświadczający, że Andrzej Banasik, syn Jana, zostaje ułaskawiony przez ówcześnie urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsę. Sam Słowik potwierdza to zdarzenie w książce, pisząc, że za określoną cenę można kupić każdego, w tym prezydenta. W ten właśnie sposób wielokrotnie skazywany recydywista, który nigdy nawet nie próbował podjąć uczciwej pracy, człowiek, który nie wrócił do odbywania kary z przepustki, stał się wolną osobą. Samo ułaskawienie prezydenta ogromnie podbiło akcję Słowika w gangsterskim świecie. Musiałem podpisywać, ale nie miałem żadnego pojęcia, co to jest, jak to jest. Ułaskawienie kosztowało Słowika podobno 150 tysięcy dolarów. W dzisiejszych czasach to jest bardzo dużo pieniędzy, a w roku 93... ogromna fortuna, a przecież nie jest łatwo dojść do prezydenta i uzyskać podpis nawet za łapówkę. Skąd więc Słowik w mafii pruszkowskiej? Spiritus Royal, o którym mówiłem w odcinku o Henryku Niewiadomskim, zbudował wiele mafijnych i nie tylko mafijnych fortun. Tak też powstała grupa pruszkowska, choć jej podwaliny sięgają lat 80. i przestępców, którzy w kolejnej dekadzie niewiele znaczyli w jej strukturze. Na samym początku lat 90. znajomi z więzienia obmyślili sposób na zarobek. Wśród nich wielokrotny, szanowany recydywista Słowik. Inwestując niewiele, Pruszków okradał innych handlarzy. To był iście genialny sposób. Ktoś, kto handluje nielegalnie spirytusem, nie pójdzie donieść na policję. Więc ryzyko dla grupy, silnych fizycznie i całkiem bystrych gości, było żadne.
Słowik był świetnym złodziejem, szanowanym w całym więziennym świecie człowiekiem, który w swoim życiu nie umiał robić nic innego, tylko kraść. Więc z takich ludzi powstała najbardziej legendarna organizacja przestępcza w kraju. Zakupili na podstawioną osobę Polonezę Caro, oblepili w sposób, który imitował policyjny samochód, od celników za opłatą dostawali cynk, kiedy i gdzie przejeżdża transport. Swoją drogą celnicy brali raz łapówkę od handlarzy za to, żeby transport przekroczył granicę i drugi raz od grupy Pruszkowskiej za cynk o ładunku. Zatrzymywany przez przestępców kierowca często nawet nie wiedział, co wiezie. Według relacji Słowika zawsze odbywało się to tylko w formie straszenia. A jak było naprawdę? Te sprawy nigdy nie były zgłaszane, bo sam transport spirytusu był nielegalny. Więc jeśli dochodziło do przemocy, to również nie było zgłaszane. Cały towar był przeładowywany na drugi pojazd ciężarowy i kierowca wracał z niczym. Spirytus sprzedawany był paserom, najczęściej Henrykowi Niewiadomskiemu, pseudonim Dziad, który gotów był kupić każdą ilość. Słowik ze wszystkich pruszkowskich miał najlepsze relacje z Niewiadomskim. Wspólnie biesiadowali, robili zapewne wspólne interesy. Oczywiście wszystko do czasu. Do czasu legendarnej wojny Wołomińskich i Pruszkowskich. Oczywiście działalność grupy Pruszkowskiej nie ograniczała się tylko i wyłącznie do handlu spirytusem i okradania nielegalnych handlarzy, tylko jej członkowie niechętnie mówią o innych biznesach. To była potężna organizacja przestępcza, a Słowik był na samym jej szczycie. Struktura wyglądała najprawdopodobniej tak, że na samym szczycie był Bolo, Parasol i właśnie Słowik. Później dopiero Wańka, Kajtek i Malizna. To był ścisły zarząd. Pod nimi byli szefowie bojówek i bojówki. Cała organizacja to było kilkuset mężczyzn, gotowych na każde zawołanie przedsięwziąć rozwiązania siłowe czy zbrojne. Za finanse w grupie odpowiadali właśnie Bolo i Słowik. To oni decydowali o podziale środków. Oczywiście żaden z nich nie miał umowy o pracę i struktura była nieformalna. Według właśnie tego podziału Słowik był numerem 2 w Pruszkowie, całkowicie podporządkowany Bolowi. Zamachy na życie poszczególnych przestępców nie są niczym niezwykłym. W latach 90. to w zasadzie była codzienność. Na życie Słowika również wykonano nieudany zamach, choć powody były zgoła odmienne niż pieniądze czy wpływy w mafijnej rzeczywistości. W 1995 roku w Las Vegas Andrzej Banasik wziął ślub z Moniką Zielińską. Kobietą, którą określał w swojej książce jako bardzo atrakcyjna i według niego to wiązało się z licznymi próbami podrywu podczas ich wspólnych wyjść. Jedno z takich wydarzeń było podstawą do późniejszego zamachu na Banasika, wtedy już Zielińskiego, gdyż przyjął nazwisko po żonie. Otóż w czasie, kiedy Słowik załatwiał swoje interesy w jednej z dyskotek, pewien kawaler zainteresował się urodą pani Słowikowej. Oczywiście to nie spodobało się jej mężowi, który w kulturalny sposób poinformował adoratora, że to jego wybranka i żeby tamten poszedł szukać szczęścia gdzie indziej. Jak się później okazało, człowiekiem, który podrywał Słowikową, był gangster reprezentujący młodą gwardię i ani myślał ustąpić starszemu koledze. Między mężczyznami wywiązała się bójka, a raczej Słowik wymierzył sprawiedliwość. Cytując go, ściągnął okulary, gdyż robił to zawsze, kiedy trzeba było odbyć bójkę. Po tym zdarzeniu mężczyzna wielokrotnie miał odgrażać się, że dokona zemsty. Jak się okazało, nie były to puste słowa. Podczas gdy państwo zielińscy wypakowywali zakupy, zamachowcy detonowali bombę zakopaną w ziemi. Jednak zrobili to za wcześnie. Siła uderzenia powaliła ich na ziemię. Słowik zasłonił Monikę swoim ciałem, przez co spadły na nich kawałki szkła z okien, które na skutek wybuchu wyleciały w całym bloku. Skończyło się na poranionej twarzy i plecach. Myślał nawet, że ktoś przyjdzie dokończyć dzieła za pomocą broni, ale nic takiego się nie stało. Jak się później okazało, w ziemi zakopana była również druga bomba, której sprawcy nie detonowali. Co więcej, tylko zrządzenie losu sprawiło, że z małżeństwem nie było dziecka, Sary. W ten sposób Słowik przeżył najpoważniejszy zamach na swoje życie, który nie był spowodowany walką o wpływy czy pieniądze w gangsterskiej działalności, a urażoną dumą młodego przestępcy. Słowik w swojej książce napisał tylko: po jakimś czasie poznałem sprawców, ale to już zupełnie inna historia. Słowik miał jeden bardzo słaby punkt. Słaby punkt, który według relacji niektórych gangsterów odebrał mu szacunek. Tym słabym punktem była Monika Zielińska, jego żona. Monika i Andrzej, jak już wspomniałem, pobrali się w Las Vegas. Niewiele wiemy o ceremonii. Gdzieś jednak można wyczytać, że było hucznie. Z kolei ślub kościelny brali w Jerozolimie, a udzielał im go ksiądz Kazimierz Orzechowski, który poza kapłaństwem zajmował się aktorstwem. Miał wielu przyjaciół w szeroko pojętym showbiznesie. Dzięki niemu poznał ich i Słowik, któremu imponował blask gwiazd z okładek kolorowych magazynów i srebrnych kinowych ekranów.
Wracając jednak do małżeństwa państwa Zielińskich w Albanasik, Słowik był strasznie zaślepiony uczuciem do swojej żony, co de facto nie przeszkadzało mu korzystać z usług płatnych kochanek, ale to taka dygresja. W każdym razie była to para dość osobliwa. Bardzo często bohater dzisiejszego materiału zabierał ją na przeróżne imprezy i spotkanie, nawet jako jedyny. Jej zachowanie również pozostawiało wiele do życzenia. Legendarna jest historia, gdzie Monika lub Monini, jak infantylnie zwykł nazywać ją mąż, zniszczyła drogi biały fortepian w hotelu Gołębiewski, za który Słowik honorowo zapłacił. Bardzo lubiła być w centrum uwagi, tańczyć na stołach, prezentując innym biesiadnikom pośladki, w które Banasik ochoczo ją klepał. Oczywiście na oczach świadków. Królowa życia, z którą Słowik stracił ogromną fortunę. Kiedyś nawet zostali jako zastaw w Kolumbii pilnowani przez kartel do momentu zapłaty przez Pruszków za narkotyki. Monika była słabym punktem Andrzeja, bez dwóch zdań. Często zdarzało mu się wracać wcześniej do domu, gdyż czekała w nim na niego żona, co raczej w świecie, w którym każdy prężył muskuły, nie było dobrze odbierane. Kiedy Słowik trafił do więzienia, Monika z jednej strony oczywiście go odwiedzała, z drugiej nie była do końca lojalna wobec niego. Oczywiście do Słowika dochodziły sygnały, co jego żona robi najpierw z gangsterem o pseudonimie Sprocket, a później niejakim Vadimem, ale nie dawał temu wiary. Zwłaszcza kiedy żona zapewniała go, że to wszystko nieprawda. Przysięgała mu na wszystko. W czasie, kiedy Słowik siedział, pani Słowikowa zerowała ich majątek, w czym podobno niemały udział miał właśnie Vadim. Słowik naiwnie powierzył jej wiedzę o miejscach i ludziach, którzy trzymają jego pieniądze, a pani Słowikowa skrzętnie to wykorzystała. W tym miejscu wersje są rozbieżne. Jedni twierdzą, że Słowikowa sama się przyznała, zaś Słowik przyjmuje bardziej jemu pasujący przebieg wydarzeń, że sam rzucił w żonę obrączką. W każdym razie Zielińska i tak już wtedy mieszkała z nowym partnerem. To co wiemy na pewno to to, że po tej informacji Słowik kompletnie się załamał, na kilka dni całkowicie zamknął się w sobie. Dzisiaj po latach niechętnie wspomina o pani Zielińskiej w Albanasik. 30 grudnia 1999 roku. Tego dnia pod zarzutem wymuszenia rozbójniczego zatrzymany zostaje Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, który pół roku później, w czerwcu 2000 roku, zostanie pierwszym polskim świadkiem koronnym. Zeznania pierwszego świadka koronnego pozwoliły zatrzymać ścisły pruszkowski zarząd. Fakty dzisiaj są jednak takie, że Jarosław Sokołowski nie posiadał pełnej wiedzy na temat tego, co robiła grupa. Już na długo przed tym wydarzeniem był częściowo odsunięty na bok. Tak przynajmniej twierdzi wielu gangsterów. Sam Słowik twierdzi, że policja nadała Masie kryptonim Miękka Dupa, odnosząc się do jego słabego charakteru. Jedno jest pewne, cały ścisły zarząd trafił do aresztu, wszyscy oprócz Słowika, którego poszukiwania rozpoczęły się w okolicach września 2000 roku. Sprawa była tak medialna, że Andrzej Zieliński wkrótce stał się najbardziej poszukiwanym przestępcą w kraju. W sierpniu 2001 roku wyemitowano na żywo program Pod napięciem w stacji TVN, gdzie redaktor Wrona mógł porozmawiać z poszukiwanym gangsterem przez telefon. Ten przekonywał wtedy, że ukrywa się pod Warszawą. Niestety nie udało mi się znaleźć nagrania tego programu, ale pamiętam, że jako dziecko miałem okazję oglądać to w TV. Niemniej jednak dobra passa musiała się kiedyś skończyć. 23 października 2001 roku w okolicach Walencji policja dokonuje zatrzymania Andrzeja Zielińskiego. Jak przyznają funkcjonariusze CBS, w momencie zatrzymania w willi znajdującej się w Casa Gaudia wszyscy spali. Dlaczego Słowik wpadł? Również jak przyznali funkcjonariusze CBS, których poszukiwania miały kryptonim Enigma, zdradziło Słowika zamiłowanie do telefonów komórkowych. Na początku zakładano, że ukrywa się w USA. W poszukiwania na terenie tego kraju zaangażowało się nawet amerykańskie FBI. Jednak wszystkie tropy prowadziły do Europy. Funkcjonariusze dzięki informatorom ustalili kraj, w którym przebywa już w lecie 2001 roku. Wtedy udali się do Hiszpanii, a szef tamtejszej policji powołał specjalną grupę do schwytania gangstera. Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło o ekstradycję, a ta odbyła się w lutym 2003 roku. Co ciekawe, prokuratura oraz śledczy w mediach w 2001 roku mówili, że liczą na to, iż Słowik w zamian za niższy wyrok pogrąży kolegów z zarządu. Nic takiego nie miało miejsca. W 2004 roku Słowik został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za kierowanie gangiem pruszkowskim. Kwestia jego postępowania do dziś wśród przestępców budzi skrajne emocje. Z jednej strony cały zarząd zdążył otrzymać wyroki.
Z drugiej, dobrowolne poddanie się karze było niejako potwierdzeniem słów świadka koronnego, Masy, który według przestępców ich pomawiał. W 2005 roku Słowikowi postawiono zarzut zlecenia zabójstwa komendanta głównego policji i orzeczono wobec niego areszt, co w przypadku człowieka, który odsiadywał już wyrok, skutkowało dodatkowymi ograniczeniami. W tej sprawie jeszcze raz objęto Słowika dodatkowym nadzorem, tym razem ochroną, kiedy w 2010 roku jeden z oskarżonych, niejaki Iwan, zmarł w więzieniu w do końca niejasnych okolicznościach. Jednak zarzut dotyczący Marka Papały nie przyniósł skazania i w 2013 roku Słowik został od niego uniewinniony. Słowik otrzymał również wyrok 6 lat pozbawienia wolności za próbę wymuszenia 500 tysięcy dolarów w roku 1998 oraz wymuszenie udziału w klubie Decadent w roku 1996. Decadent był jednym z miejsc, które Pruszków postanowił siłowo zagarnąć. Tak wtedy mafia robiła z klubami, dyskotekami, zastraszała właściciela i przejmowała w lokalu udziały. A przejęcie tego konkretnego lokalu wyglądało tak, że syn jednego z gangsterów zdobył zaufanie właścicieli i za jego namową ci zlecili remont lokalu w firmie budowlanej, której właściciel był powiązany z mafią pruszkowską. Był to pewien przedsiębiorca z Sochaczewa. Na koniec ów mężczyzna wystawił właścicielom rachunek tak potężny, że ci nie byli w stanie go uregulować. Wtedy do akcji wkroczyli Wańka i Słowik, którzy w towarzystwie bojowych młodych ludzi przyszli odebrać dług. Przedstawili się jako minister obrony i minister kultury, a następnie złożyli propozycję nie do odrzucenia. W ten sposób mafia pruszkowska stała się właścicielem tego lokalu, a Słowik oraz wspomniany Wańka otrzymali po latach za to wyroki. Z klubem Decadent wiąże się pewna afera medialna, a dokładniej z dziennikarzami Teleekspresu, którzy w 1996 roku urządzili tam imprezę. Nie wiadomo do dzisiaj, jakie były kulisy organizacji przez dziennikarzy imprezy właśnie tam. Czy był to przypadek, czy intratna propozycja, jednak faktem jest, że pod koniec czerwca 1996 roku taka impreza się odbyła. Co więcej, kiedy gangsterzy i dziennikarze wypili, zaczęli się bratać. Ktoś porobił zdjęcia i wybuchł skandal. Media zaczęły donosić, że klubem rządzi syn Wańki, jednego z najbardziej bestialskich przestępców w kraju. W konsekwencji zarząd TVP postanowił zwolnić z pracy zastępcę redaktora naczelnego Teleekspresu Piotra Rostkowskiego oraz udzielić nagany Milanowi Suboticowi i wydawcy programu Michałowi Jacoszkowi. Dziś ta afera jest trochę zapomniana, ale doskonale obrazuje, że światy mediów i gangsterów bardzo często się przecinały. Autobiograficzna książka Skarżyłem się grobowi to ewidentnie pozycja, która miała na celu wybielenie postaci Andrzeja Zielińskiego. Wielu gangsterów wypowiada się o nim jako o człowieku z charakterem, ale przy tym cwanym i inteligentnym. O większości przestępstw popełnionych przez człowieka, który w tej legendarnej organizacji miał pozycję numer 2, nigdy się nie dowiemy. W jego książce możemy przeczytać, że to Masa zlecił wykonanie wyroku na Pershinga czy generała Papałę. Możemy przeczytać, że to Masa odpowiada za głośną sprawę Jaroszewiczów, o której pewnie zrobię odcinek, i że w sumie on, Andrzej Zieliński, to handlował tylko trochę spirytusem, a później otworzył legalne biznesy i w sumie państwo polskie mu zazdrościło. A tak naprawdę to bezwzględny bandyta, który wcale nie był tak wierny podstawowym złodziejskim zasadom, jak to przedstawia. Ale który gangster ze szczytu był? Jak doskonale wiemy, tam gdzie przychodzą ogromne pieniądze, a tu chodziło o miliony dolarów, tam kończy się lojalność. Choć do pewnego stopnia i wobec pewnych ludzi odmówić mu jej nie można. Pamiętaj, jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam Was również jeszcze raz do polubienia facebookowego profilu True Crime Poland. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.